Zdecydowanie polecam to, żeby już w tej chwili się zaszczepić. Jest to najlepszy moment, bo nas to zabezpieczy na cały sezon jesienno-zimowo-wiosenny. Musimy pamiętać o tym, że co roku nie tylko tysiące ludzi chorują. Są to ludzie nie tylko młodzi, starzy, dzieci. Dotyczy to całej populacji. Najbardziej narażeni są małe dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi. Te szczególnie powinny być zaszczepione z tego względu, że powikłania u nich mogą być bardzo dramatyczne. Ale niestety dochodzi również do ciężkich powikłań u ludzi młodych, dotychczas zdrowych, których układ odpornościowy w danym momencie akurat zaszwankował i powoduje to uszkodzenie ciężkie serca, wymagające transplantacji albo zgon. Tak poważne konsekwencje może nieść ze sobą zachorowanie na grypę, a można się w temu bardzo łatwy sposób zabezpieczyć, stosując szczepionkę. Przede wszystkim musimy o tym otwarcie mówić jasno, żeby pod tym względem nie stać się ciemnogrodem. Z tego względu powinniśmy korzystać z dobra nowoczesnej nauki, nowoczesnej medycyny i pamiętać o tym, że nie ma lepszego sposobu zabezpieczenia się niż prowadzenie higienicznego trybu życia i zaszczepienie się. Wyszczepialność na grypę nadal jest nie tylko niesatysfakcjonująca, ale nadal jest w Polsce słaba. Jeżeli szczepi się niecałe 4% społeczeństwa, jest to bardzo mało i zbyt mało, żeby przeciąć drogę rozprzestrzeniania się wirusa wśród ludności. Żeby to przerwać, to powinno być zaszczepione kilkadziesiąt procent populacji.